Cześć, witajcie. Z tej strony Kamil Wrona i Adrian Nowak. Cześć, dzień dobry, kłaniamy się nisko. Jest to program GameZ, konkretnie specjalne wydanie tegoż programu. Jak widzicie, jestem cały spocony, bo przybiegłem tutaj na ostatnią chwilę, gdyż mamy grę, która jeszcze nie wyszła, przynajmniej w tym momencie, w jakim to nagrywamy. Cyberpunk 2077, Widmo Wolności. Czekaliśmy długo i wreszcie się udało. Słuchajcie, mamy to, więc nie przedłużając, zobaczmy, jak wygląda początkowa rozgrywka tego właśnie dodatku. Jeżeli chodzi o technikalia, to musimy wczytać zapis gry, który został wykonany chyba przed ostatnią misją, tak, z tego co dobrze pamiętam. Zobaczcie sami zresztą. Ktoś tu do nas dzwoni. To policja? Oho. Good. It worked. My name is Somi. Just call me Songbird, though. I know who you are. Know your situation, your problem. Songbird wie o twoim problemie. Co mam wybrać za odpowiedź? No, masz moją uwagę. Chociaż wiemy, że... Znaczy, ten, kto przeszedł Cyberpunka, wie. Wie. To, co powinien wiedzieć. Dogtown, no dobrze, no to zaryzykujemy, no. No to... Daje nam szansę uratowania się przed nieuchronną zagładą. Dobrze. No to lecimy. I co, ta pani ma niby nam tak... poradzić z tym soul killerem? Czy jak to wygląda? Słuchaj, pani nam będzie odpowiadać na poszczególne pytania, myślę. Słuchaj, reporterzy myślę, że będą mogli chwilę zaczekać jeszcze. Tymczasem przedstawiam państwu mojego pięknego Rayfielda Calibarna. Cudowny samochód. Widzę, że jesteś bardzo... Jestem świetnym kierowcą. Proszę mi tutaj o... Proszę, tak. Proszę się nie śmiać. Dobrze, moi drodzy, ruszamy na wycieczkę. Ja tylko jeszcze powiem w tak zwanym międzyczasie, że Cyberpunka obecnie ogrywamy na PlayStation 5. No dobrze, czyli... O! Tego nie pamiętam. Ladies and gentlemen, witajcie w Dogtown. Idziemy piechotą, bo nie chcemy zirytować tutaj państwa. Lokalsów. Dzień dobry. Zobaczcie, że to, kto pamięta stadion, to widzi, że delikatnie się tutaj pozmieniało. No i też widzę jakieś emblematy. Tak. Jakieś zobaczyć sztandary. Rozejrzyj się za Songbird. Dobra, szukamy jej. Szukamy Songbird. Chyba znaleźliśmy. O, no. Chyba przegrałeś. Oglądaj. O, ten. Pan, Janek, pan z Matrixa. Pan z Matrixa wyszedł. Podoba mi się to, że w ogóle słychać to imadło. Mantrę. Czy ty robiłeś questline z mantrami? Nie pamiętam. Był taki piękny questline. Z takim mnichem. A, robiłem. Tak. O Jezu. Było strasznie nudne. O Jezu. A do końca zrobiłeś to? Tak. Wszystkie medytacje doświadczyłem. Przy okazji napiszcie nam w komentarzu, czy czekaliście na Widmo Wolności. Dajcie znać, jak wrażenia, jak nastroje, bo jesteśmy arcyciekawi. No właśnie, ona coś tam with the relic. Exactly. Nie będę mówił tutaj. Nie będę tłumaczył tych dialogów, ale... Zwłaszcza, że brzydko mówią. Bardzo brzydko. Ale no, pan Keanu Reeves nie, przynajmniej w tej grze, nie szczędzi nam kwiecistej boby. No, ja powiem tak, po tym początku ja mam ciary. bardzo mi się podoba. On tak udaje. On już to przechodził. Ja nie widziałem.
Jak widzicie, mam tutaj odpowiednio poprowadzoną postać, by móc odpowiedzieć w ten sposób. You gotta be a netrunner. Guilty as charged. Hopped on the relic's cognitive protocol to dial in. I see in here. Jakie mądre słowa, kognitywny profil relika. Że przez mózg. No przecież. Sitting right across from Rosalind Myers, president of the new United States of America. The president? Fuck. I to jest właśnie niesamowite, nie? Czekaj. Co? No. Ale że... Bo ty nie widziałeś, że będzie to dotyczyło tego? Nie, nie, ja w ogóle byłem kompletnie zielony, okay. Więc jakby prezydent pani. Nie widziałeś trailerów, okej. Okay. W ogóle specjalnie nie patrzyłem, żeby wiesz. To ktoś, kto oglądał cinematic trailer, to dobrze, bo tam to też jest dosyć ważne. No właśnie. The president's life, her safety. A to jest takie troszeczkę amerykańskie, nie? Że tak president's life is... Ale, no, powiem ci tak, no, jest to takie wyczuwalne, tak. Wiesz. Nothing's for free, Songbird. We should talk biz. Just got a taste of my abilities, I believe. There's more. I can cure you. Once and for all. Mam dosyć uzasadnione obawy, że jednak nie. I know how much I'd really love to believe you, but... I know, V. Ale dla kogoś, kto będzie to, wiesz, przechodził lorowo, tak? No właśnie pytanie jest... Lorowo jak będzie przechodził, to moim zdaniem jest w porządku, ale nie, no... Soft. Wow! Wow! Autentyczne reakcje V. Ty jak swojego V swoją ja w ogóle, V budowałeś? Wiesz co, ja w ogóle grałem V w wersji damskiej. Jak zdążyłeś mi wytłumaczyć w poprzedniej odsłonie, dlatego, że Judy. Dlatego, że Judy. Co zresztą całkowicie rozumiem. I było warto. O Jezu. Ale jak nie masz przepustki, nie zdążę ci przygotować. Jesteś w stanie nas wyhakować, a nie jesteś w stanie przepustki zrobić. No daj spokój. No. Daj jej szansę, proszę pana. Ja jestem bardzo sceptyczny. No właśnie. Dobra, będziemy musieli, słuchajcie, się bić niestety. No dobra, to dawaj, no to weź i tam pohakuj. Netrunner build be like. Wciskamy przycisk hakuj. I oni nagle tak... Może wywołamy kolejną pandemię. Słuchajcie, musicie mi wybaczyć to, że moje ruchy są takie delikatnie mówiąc opóźnione, ale no niestety... Ale no po prostu nasz kolega jest troszeczkę opóźniony, więc... Ale niestety jestem po pracy dzisiaj już. Tak. Speaking of Kurt Hansen. Kurt Hansen. Tego pana nie robimy. Kurt Hansen. No, to jest... No masz. Były oficer Militechu. Okej, czy to jest nasz jakiś Nemesis tutaj? Tak. Dobra. Dokładnie tak. Czy to jest Idris Elba? Czy tym Nemesisem jest Elba? Tak. Nie. I to mogę powiedzieć. Musiałem się zastanowić, bo nie pamiętam, co było w trailerach. Full storage. I mamy wyjść i podobno będziemy w Dogtown. Witajcie w Dogtown, przyjaciele. Psie miasto. Ej, w ogóle tutaj jest kompletnie inaczej. Tak jakoś... kameralnie. No, bo to jest dzielnica przecież. No ale taka... O, słyszałeś Kurta Hansena. Tak, coś tam mówił, ale uciekłeś. Jak jest to źle? No to mówisz, że możesz nam pomóc, a... Co chcesz powiedzieć, panie? No zegar tyka, ale się nie poddaje. Myślę, że to jest takie życiowe bardzo. Motto życiowe. Coco Jumbo i do przodu. Ha. Pokaż ten stadion, co tu się dzieje. W ogóle...
kurczę, strasznie mi się podoba, w jaki sposób wymodelowali te lokacje. Jest pięknie, to prawda. I jeżeli chodzi o modele tłumów, jest więcej ludzi, mam jest wrażenie. Jest opór ludzi, stary. Że i jak ci ludzie się pojawiają, to ta gra się nie tnie, co nie, jest dosyć dużym sukcesem. Chodzi, znaczy są czasem... No wiadomo, spadki są zawsze. Dropy, nie? Tak, ale nie jakieś takie znaczące, powiem szczerze. I tam, o, a, widzisz. Zobacz, taki wielki silnik, czy coś. Chciałbym taki w salonie. FYI. We're about to cross into Night City airspace. Night City airspace? Tak. Okay. It might be a bit of a shock. Braced for it? And whatever comes next? Not sure one can ever be ready for a force landing. Dogtown of all places. But having you means my chances are looking up. No to się wspinamy. I w modele. W ogóle kojarzycie ten blok? No właśnie, a to my tam nie mieszkaliśmy przypadkiem? Nie. A oglądałeś, przepraszam, że przerwę. A nie, to jest... O, przepraszam. Jasne, że... No, okej. Okay. No. To jest przecież nawiązanie do chińskiej bajki w świecie tak. Cyberpunk. Dokładnie. Oh, fuck. What? What's going on? The hell? Songbird. Ajajajajaj. Me, the president. Prezydent chyba już nie żyje. Songbird. Albo Songbird nie żyje. God damn it. Albo. Nie, no musiało akurat na nas, nie, bo jakby. O kurde. I co? Here it comes. Jest moc, co? Titles. Uwaga. Zjeżdżalnia, ale super. A stąd wygląda screeny często. No właśnie, kurczę, wygląda to strasznie fotogenicznie. No ale widać, że... To nie jest to samo Night City. To nie jest to samo Night City. Tutaj design został... To nie jest to samo Night City. Design zdecydowanie. Jest ogromny progres względem Night City. Oni tam pewnie tą zabawą światłem i tak dalej... Też mnie przewrócił. Zabawą światłem będą próbowali rzeczywiście rekompensować to, co jest tutaj, tak? Na rzecz całego miasta, ale no jest... Stary, no taki płomień i tak dalej, wiesz, no dobrze to wygląda po prostu. Neony robią bardzo dużą robotę. No i ileś szczegółów, jeżeli chodzi o modele tła. Mhm. Z tym też był problem, że te modele były mocno pikselowe. Prawda, zdarzało się, no. Takie, wiesz, rozmazane, a tutaj masz to poczucie głębi. Tak. Coś, jak ale jest zobacz daleko, nawet światła to... samochodowe, stare, jak wyglądają, to też jest zupełnie inaczej, inna fizyka tutaj i technika. Wiesz, takie pierdoły, ale zmieniają tak naprawdę znaczenie. Ja powiem ci, tak śmieję się na początku, że do tego Rayfield Calibarna mojego wsiedliśmy, nie? No. No to on też wygląda zupełnie inaczej przez te przeróbki ich. O, wszedłeś na strefę zastrzeżoną. No. Macie tam swoich ludzi. Wait, I got it. The crane arm, hop on. I think I can put it up. Not a second to spare.
Jest dużo więcej wykorzystywania tych parkurowych mechanik. Mhm. Nie pamiętam, żeby było aż tak dużo tego w podstawce. Co też zmusza cię trochę bardziej do... Nauczenia się tego. Nauczenia się mechanik i do dynamiczniejszej walki. Żeby jednak skakać, żeby jednak robić te wślizgi. A bo to nasi są, Boże, co ja robię? Ale wiesz co, ja też bym do nich strzelał, wyglądali podejrzanie. No i widzę, że masz usprawnienie pod tytułem slow-mo. Tak. Które się nazywało, jak to się nazywało, pamiętasz? Sandelistan. O właśnie. I tutaj mówiłem wam o tym, że się zmienia trochę kategoryzowanie itemów, nie? No. Powiedziałbyś, że to jest legendarne, że pomarańczowe? No. No nie. No to tak naprawdę ja nie wiem, jeszcze szczerze nie bardzo rozumiem, jak to działa. A. Ale no tu teraz wszystko jest praktycznie w tym kolorze, no. Jestem pod wielkim wrażeniem, w jaki sposób to oświetlenie działa. No, jest moc, powiem wam. Jeżeli mamy czerwoną flarę, ta czerwień... Jest krwista wręcz. Jest krwista, rozpływa się po ścianach. Nie pamiętam, jak któregoś razu przyjechałem z konsolą do domu. I mój ojciec się pyta, a ty film oglądasz? Nie, gram. I gram sobie Cyberpunka właśnie. There you go. Uderz! A, to prezydent, to nie uderz. To nie, to cofam. Not one move. Who are you? You have 5 seconds. Name's V. Nazywam się V. Ale ty jesteś taki... pokorny. No pani prezydent, kurde. Masz szacunek do urzędu, dobrze. Taki prolog de facto, taki nie? Prolog de facto. Ja jestem naprawdę zachwycony. I sam fakt, w jaki sposób nawet teraz te płomienie wyglądają i otoczenie zmienia kompletnie kolory. Tego wcześniej nie było. To chyba i to jest taki cinematic look. No jest, tak! To jest no. Taki typowy cinematic look. Trzeba być twardym, a nie miękkim. As if it were that easy. You have no idea how deep this goes. We were hacked. It means Hansen had help. From Washington. Okej, czyli jesteśmy wrzuceni w jakąś intrygę polityczną tutaj. Tak mocno. Międzynarodową. Tak. Unless. Dokładnie tak. Unless the plot goes deeper. Hansen spreading his agitprop lies as we speak. I'm sure of it. Our people will have an even harder time crossing the border. To chyba też jest z traileru, mam wrażenie, ujęcie. I can't trust a soul. I just fuck. I don't know what to do. Panie prezydent, proszę się wyrażać. Ale on... V mówi z wielką pewnością i takim przekonaniem o tym wszystkim. On dopiero poznał, nie za bardzo nie zna motywacji. Wiesz, ja się zastanawiam, czy to też, czy wszędzie tak jest, czy na przykład dlatego, że postać jest jakoś zbudowana, zrobiona i tak dalej, nie? Czy ścieżka dialogowa jest taka sama? Wiesz, co mi chodzi?
No bo nagle jesteśmy po prostu wielkimi przyjaciółmi, pani prezydent. Wiesz, z drugiej strony pamiętaj też o tym, że Vi na niczym nie zależy, tak? No w sumie tak. To jest postać, która nie ma nic do stracenia. No właśnie. Weź szkło. Będzie bolało. Myśl o wrogach. Jezus Maria, co ty masz? Opanowanie. Ale nie masz takiego opanowania. No więc... Wyrwij. Ups. Ale widzę, że jest to bardzo szczegółowo, jeżeli chodzi o ten prolog. Praktycznie każdy krok, jakiego... Praktycznie każdy krok, jaki doświadczamy, jest zaplanowany. Sześciusieńka, każdy detal, no. Okej, okay, tu coś przelatuje. Dron. Wszystko kucawy, ten. I animacje się wszystkie zgadzają. No, ale jeżeli chodzi o animację akurat, to szczerze mówiąc, nawet w podstawce byłem zachwycony designem. No, ale wchodzimy gdzieś do budynku i o, włącz światło, nie? Okej, okay, słuchaj, Vi, masz zadanie. Włącz światło. To jest tak jak zadanie typu, słuchaj, synu, musisz iść do sklepu po mleko. Tak, masz bojowe zadanie, no. Każe ci twój ojciec, nie? Ale no, nie, no lepiej jak ty pójdziesz, niż jak ojciec pójdzie po mleko, bo wtedy to... Tak. Aha, no dobra, teraz załapałem. Teraz załapałem. Rzeczywistość niestety bywa bolesna. Stay calm and keep quiet. Ale no tak, teraz na przykład to mi się podoba. Opór, co? Opór. Widzisz, korytarz przeszklony, jakieś półkola, jakieś opuszczony, zrujnowany bar. Restauracja, przepraszam. Idealnie wykorzystany do sekcji skradankowej. No i soundtrack. Już po prostu... Ale jest inny. Ale napięcie jest cały czas to samo. Cały czas tak samo dobrze jest. No musimy się... Jest wytajmowany ten soundtrack, że wiesz... Znaczy wcześniej też był, ale ten jest lepszy. Dobra. Musicie mi to wybaczyć, ale mimo wszystko ja lubię rozwałkę. Dawaj. Weź nam granata rzuć. Właśnie z granatami też coś się zadziało, wiesz? No to był jakiś taki dziwny. No a ja tu miałem, wiesz co... Granat typu iskierki. Ja tu miałem kopalnię granatów generalnie. Ja się lubiłem bawić w crafting. Aha, bo to jest ten taki mocniejszy trochę. Dobra. Dobra, wsiadaj do furmanki, kierowniczka. A, no i oczywiście najważniejsza mechanika, czyli strzelanie z pojazdu. Plus pościgi. Właśnie strzelam z takiego. O. O nie. Dobra, naprawdę. Dobrze, akurat niedokładna fizyka płotu ci pomogła. I ta piramida z tym laserem, czyli jakimś innym dziwnym światłem przebijającym przez tworza. I teraz no jest i mechaniki... tak, że jak wjeżdżamy w pojazd, to jest damage, nie? To po pierwsze i mechaniki wykrywania podejrzanych przez policję. I mechaniki ucieczki, które znamy z takich pięknych serii, jak GTA jest najlepsze.
Zdecydowanie. Hesoyam tutaj nie pomoże, jakby ktoś pytał. W GTA to było tak, że jak wjedziemy na takie niektóre trawniki, to wiesz, to nas policja przestaje szukać. Tak. Mimo, że jest obok nas. Widzę, że bawiliśmy się tak samo. Dokładnie, ale myślę, że na takie niedociągnięcia już nie mogliby sobie Redzi pozwolić. Dobra, tu jest jeszcze moment, który chcę wam bardzo pokazać. Bardzo, bardzo, bardzo ważny moment. Kurczę, tylko tu nie zgin teraz i niech pani prezydent nie zginie przez przykład. Teraz, no teraz by się granacik przydał. Ale pani prezydent, widzę, nie obrywa za bardzo od ciebie, więc przynajmniej friendly fire jest ograniczony. To jest jedna z najbardziej spektakularnych rzeczy, jakie widziałem w tej grze. Okej. No to koniecznie. To koniecznie chcę zobaczyć. Tu oczywiście klasyczny cyberpunk. Musimy poczekać, aż NPC do nas dotrze. Więc... Do windy, tak. Tak, więc ja... No biegnie, ale biegnie. Biegnie, biegnie. Ta biegnie. Gdzie biegnie? O Jezus Maria, jak... Jackie Wells vibe. Cóż za gracja. Zobacz, jaka animacja, jak te nogi. Trzeba jej przyznać, że stąpa... Stąpa twardo. Tak, stąpa twardo po ziemi, tak. Dobra, i to jest, moi drodzy, ten fragment, który będzie no, jednym z najbardziej przełomowych. I to też nie od razu. I też nie od razu, bo musimy kolejną windę dobiegać. To akurat... Chociaż... Poczekajcie, zaufajcie mi, naprawdę. Bardzo mi się podoba kreacja. Dobra, zaczyna się. Okej. Skończyło mi się ammo. Okay. Dobra, ladies and gentlemen. Wiecie co, dobra, ja to po prostu zostawię bez kitu, bo to jest ważniejsze, co się dzieje tutaj. Będziemy się leczyć i obserwować. Biegnę. No to let's dance. Let's dance. Okej, na takie skrypty czekałem 2 lata. Myślałem, że tak ma być w fabule. Ale co się wydarzyło dalej? Przekonacie się, kiedy kupicie grę. To jest genialny moment na to, żeby postawić kropkę. Tak, dziękujemy bardzo. To była nasza próba podejścia do pierwszych minut tegoż dodatku. Jak wrażenie? Ja jestem zachwycony. Animacje, fabuła, skrypty. Jak nienawidzę skryptów w grach. Tutaj czekam tylko na moment, w którym porwie nas jakaś postać, jakiś NPC i zagada. I pokażę nam większą część tej fabuły. Opłacało się czekać. Opłacało się czekać. No to co? No to lecę i... Instalujesz, tak? Instaluję. Dobra. Moi drodzy, dziękujemy pięknie za dzisiaj. Kamil Bruna. I Adrian Nowak. Trzymajcie się. Ejo.